Siemanko, Mateusz Popow, firma Wrapster. To cudo za mną to Fiat 125P. Autko jest z 1984 roku i jest w mega, mega fajnym stanie, a Ty możesz stać się jego właścicielem. Fiacik to nasz projekt W, czyli tak naprawdę WOŚP 2019. Pomysł na ten projekt zrodził się już u nas w 2016 roku, natomiast zabrakło troszkę zapału, funduszy i ludzi, którzy mogliby wesprzeć ten projekt. W tym roku spełniamy nasze marzenie i naszym marzeniem możemy spełnić też marzenia dzieciaków grając razem z Jurkiem Owsiakiem. Dzięki zaangażowaniu wielu firm jesteśmy w stanie dopiąć ten projekt do końca. Już 13 stycznia jest 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Robimy w naszej firmie drzwi otwarte i będziemy szykowali to autko pod licytację. I całe pieniądze, które zbierzemy w tej licytacji, idą do dzieciaków. Jaki mamy pomysł na Fiata? Wymienię wszystkich naszych partnerów i po kolei kto czym przy danym części tego auta będzie się zajmował. Całe auto będziemy szykowali przez 10 godzin 13 stycznia. Będziecie mogli zobaczyć na żywo, jak szykujemy to auto. Będą zrobione landing page, całe wydarzenie będzie rozgłośnione, a oprócz tego cały dzień będzie leciał live na streamie, więc jeżeli nie jesteś z Wrocławia, będziesz mógł zobaczyć w internecie, jak szykujemy Fiacika pod licytację. Auto będzie oklejone. Za wydruk folii i samą folię jest odpowiedzialny Piotr Kaczyński z DPS Druku, no bo kto inny. Samym projektem zajmie się Piotr Foryś, czyli Nervo Design. Fiata będziemy kleili w barwach WOŚP-u, tak żeby no był jakby kompatybilny z całym eventem. Aplikatorzy. Naszą firmę będzie reprezentował Wojtek Buryń. Będzie z nami również Andrzej Dąbrowski z firmy Xtreme, Bartosz Wawrzyniak z firmy Itzwrap, Tomasz Rękas z BT Druku. I tutaj wspólnymi siłami w jakieś 4 godzinki okleimy całe auto. Jeżeli chodzi o detailing komory silnika, detailing wnętrza auta oraz przygotowanie lakieru pod oklejenie, tutaj będzie z nami Paweł Witkowski z całym zespołem Klejer. Chcemy zrobić do Fiata również customową tapicerkę obszycia foteli, kanapy i wszystkich boczków. Tutaj będzie z nami Mirosław Sałam z MS Car Design. Mirek już w tym momencie szykuje tapicerkę, natomiast w ten dzień finału zostawi sobie jeden fotel, który na żywo będzie tutaj projektował, obszywał i wszystko będzie montował do samochodu. I tutaj warto też wspomnieć o firmie hurtownia tapicerska Intertap, która zasponsorowała nam wszystkie materiały potrzebne do wykonania tej tapicerki. Całą imprezę u nas na miejscu poprowadzi nie kto inny jak DJ Marcel, a DJ-a Marcela już znacie z naszego Japfestu, był u nas na stoisku. Tak jak wspomniałem, impreza będzie też dostępna w internecie, będzie live stream i tutaj za całą oprawę wideo będzie odpowiedzialny Wojciech Januszewski z Tutek Wideo. Narzędzia dla aplikatorów zasponsoruje Tomasz Zachariasz z folisamochodowej.pl. Całe wydarzenie, opisze i wszystkie grafiki związane z naszym wydarzeniem zrobi Mateusz Garbarczyk z firmy Mirid. Wszystkie grafiki, banery, logotypy, plus utworzenie wydarzenia na Facebooku, a także promowanie tego wydarzenia. Do auta trafią nowe felgi z oponami. I tutaj podziękowania dla Mateusza Zakrzewskiego z Reincarnation Classic Cars na pół z Mirosławem Sałamem z MS Car Design. Oprócz wszystkich naszych partnerów mamy jeszcze jedną ważną osobę i firmę Get Hero, która zajmie się całą organizacją naszego wydarzenia i sprawami technicznymi ze streamem, tak żeby wszystko było w jak najlepszym porządku i żeby wszystko przebiegło po naszej myśli. Troszkę się denerwuję, bo jest to mega duży projekt. Jak widzicie, osób, które są w to zaangażowane, też jest bardzo dużo, ale trzymajcie kciuki, żeby wszystko przebiegło po naszej myśli. Na koniec chciałem wspomnieć o sponsorach auta. To są też bardzo ważni ludzie, bez których tego auta nie byłoby tutaj z nami. Sponsorem auta jest
Tomek Zachariasz z folii samochodowej.pl, Paweł Majka, czyli właściciel naszego terenu i tej hali, na której się znajdujemy, Paweł Witkowski z zespołem Clair, no i my swoją cegiełkę od firmy Wrapster też dorzuciliśmy do Fiacika. Ale będzie z nami jeszcze jedna osoba, Kamila Pałka, drifterka, motofredka. I tak samo będzie z nami tutaj i będzie z nami grała i zbierała z nami pieniążki. Bo tak, nie zapomnijmy o tym wszystkim, tak naprawdę mamy jeden cel. I fajnie, że jest to wspólny cel, bo chcemy zebrać jak najwięcej pieniędzy dla dzieciaków. Postawiliśmy sobie bardzo dużą poprzeczkę, wydarzenie myślę, że będzie mocno rozgłośnione. I dlatego, nawet jeżeli byś nie miał wziąć udziału w licytacji naszego Fiacika, to prosiłbym Cię o udostępnienie tego wideo na swoim wallu. Bo Ciebie to nic nie kosztuje, a pomoże nam i całej ekipie zaangażowanej w ten projekt zebrać jak najwięcej pieniędzy. Myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć. My robimy swoje, Ty działaj, udostępniaj. I jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim firmom i wszystkim osobom, które są zaangażowane. Zróbmy coś dobrego i pamiętajcie, pomaganie jest dziecinnie proste. Siema!